Witam w kolejnym odcinku Zagrajmy, albo w poradniku. Właściwie to takie będzie połączenie Zagrajmy i poradnika. Way of the Samurai. Dzisiaj wam pokażę, jak zdobyć szybko pieniądze. Duże pieniądze. Dobra, to zaczynam tak, jak wczoraj skończyłem. Kowala. Teraz pójdę do... Jezu, zapomniałem, jak oni się nazywają. Jednego z klanów. I zawalczę. I zależnie od tego, jak mi dobrze pójdzie... Kurou, tak? Rodzina Kurou? Dobrze przeczytałem? I zależnie od tego, jak dobrze mi pójdzie, dostanę tyle też kasy. To też dużo... Kurde, nie mam całego życia, to sobie odzyskam tutaj w domku było. Do jedzenia. I teraz tak, jeżeli mamy domyślnie standardowo 1000 życia i byśmy pokonali tego przeciwnika nie tracąc ani jednego punktu, to dostaniemy 40 jenów. To jest dużo. Jeżeli mamy już jakiś miecz, co już dodaje te 999, wtedy dostaniemy 2 razy więcej, 80 jenów. To już jest naprawdę, naprawdę dużo. Szczególnie, że to jest właściwie na początku gry podstępu. I bardzo łatwo, jak już mamy porządny miecz, bardzo łatwo pokonać go bez straty życia. Niektóre miecze mają specjalne ataki, które odbierają, nie wiem, 500 albo nawet chyba 700 energii. Jak dodać do tego te wszystkie współczynniki, te dodatkowe 50% na przykład wrażeń, to się robi naprawdę ciekawie. Nawet na hard można jedną specjalną serią położyć tego przeciwnika. Dobra, zaczynamy. Tutaj nigdy się nie odzywam. Wtedy najszybciej dochodzi do tej walki, bo możemy na przykład coś zagadać jego albo ją, ale ja się nie odzywam. Czekam tylko, aż sobie pogadają i wystawią tego swojego samuraja do walki. Skirę to koniec, znowu nie zdążyłem. Każdy z tych postaci ma swój specjalny, ciekawy miecz. On akurat nie ma aż tak ciekawego, ale na przykład ten szef tutaj, kurde, nawet kapitalny ma ten miecz. I z wyglądu, i z ataku. Nie jego chyba najwięcej atak specjalny odbiera. Chodź. A, już po tym. Ale nie przejmuję się tym specjalnie, bo no, zrobiłem szybki zapis właśnie po walce, jak już mi dobrze poszło. Kurde, ale mnie łoi. Chciałem uciec. Wstawaj. Znaczy uciec. Chciałem pójść na środek, bo tam jak za daleko wyjdziemy, to nas ustawią właśnie na środku. Beznadziejnie mi tu poszło, ale to nic. Mam słaby też miecz. Nie mam tego najsilniejszego ataku jeszcze nauczonego. Także... Ile mi dała? 30? 26. No jak za pierwszym razem grałem bez nagrywania, to 40 dała. Nie straciłem życia wtedy. Dobra, no, powiedział, żeby spotkać się w świątyni, on będzie miał dla nas zadanie. Ale ja nie wykonam tego zadania. Można sobie wyjść. Na skróty. Szybki, one dają od -50 do 600 energii. Są losowe. Teraz pokażę wam, jak się ulepsza broń. Wcześniej pokazałem tylko, jak zwiększyć jej twardość. Ulepszmy i teraz tak. Ostry, czyli zwiększymy atak. Giętki, czyli zwiększymy obronę. Nic konkretnego, specjalnego, czyli losowo. Może nam losowo plus życie. Ale też losowo. Możemy dostać, nie wiem, na przykład -10 atak i -50 życia. Zresztą wybiorę. To jest nieistotne, co teraz wybiorę, bo jak mam nagrane. A może też dać dużo ataku i dużo życia, na przykład. Ale częściej jest na minusie. O, defensywa o 1 więcej i życie o 4 mniej. Gówniane to było ulepszenie. Można też mniej ryzykownie zwiększyć na przykład właśnie atak. Tutaj życia na pewno nie zwiększymy, ani też nie zmniejszymy, ale za to defensywę zmniejszymy. Chociaż w najlepszym wypadku zmniejszymy ją o 0, czyli nie naruszymy. A atak dostanie, nie wiem, plus 7 chyba maksimum. Zwiększyło 5, a defensywę zmniejszyło 3. To jest chyba też właściwie maksimum na minusie -3 albo 4. Dobra, nieważne. W każdym razie ja... Czemu nie mogę tu wejść? Czytam stary zapis. Tu już mam ulepszony miecz. Całkiem nieźle, jak za 40 jenów, jak widzicie, plus 25 do ataku, plus 8 defensywa i plus 78 życia. Pójdziemy teraz do... Jak to się nazywało? Do tej świątyni, jak kazał. Tutaj dostaniemy pierwsze zadanie. Teraz wszystko robię na przyspieszonych obrotach, także nie wdaję się w gadki. Wszystko omijam, co się da. Tutaj zdradzę ich i uratuję ją. Na początku mogłem ją uratować, ale pobiegłem walczyć z tymi stoma przeciwnikami. Dawaj. Skurzające, jak się kręcą nieraz pod nogami. Nad chyba mnie nie dotknął. No tak, teraz jak nie trzeba było, to perfekcyjnie mi poszło. Zawsze tak jest. Dobra. Czekam, aż będę mógł coś powiedzieć. Jest. No, zagadajmy Suzu. Mój plan jest taki, żeby dostać zadanie z Donem, jak okrada właśnie ten zamek, w którym byłem i walczyłem. I on tam kradnie skarb. Zagrałem sobie przed nagraniem i myślałem, że już zapomniałem, że jak z nim przyjdę z tym skarbem, to dostanę fajną nagrodę. On mi rzucił jakieś ochłapy 16, nie, zagrałem 15 jenów. Tak więc teraz mam inny plan. Okradniemy ten zamek, ale wrócę sam. Zabiję Dona. A i tu się dni, pory dnia zmieniają przez jakieś ważniejsze wydarzenia. To było ważniejsze wydarzenie, czyli obrona restauracji i już mamy zachód słońca. Tutaj obronimy staruszka, ten staruszek to jest... Oj, nie, dziadek chyba Suzu. Za stary jest na ulicy. Gdzie tu są minuty? A, 12 minut, okej. Patrzymy jak... Ile już mam nagrane. Staram się grać według kodeksu samuraja. Też to jest takie trochę dziwne, bo tu gram niby według kodeksu. Nie wyciągam miecza na przykład przed walką. Jak prowokuję walkę, to kopniakiem. Ale tutaj chyba zrobię wyjątek, no i wyjątek zrobię, żeby okraść Dona ze skarbu, czyli jeszcze mnie go zabiję. To raczej nie jest droga samuraja. Pokaż mi palec, no dobra. Tutaj przywoła kolegę. O, jeszcze nie. Kurde, ty dziadu. Byłem pewien, że to będzie. Przywoła kolega. Oczywiście broń od tego wielkiego, głupiego gościa też można zdobyć. Też nic specjalnego. Nazwijmy go. Wyzwijmy go od chóry. Teraz tak, można walczyć z jego pomocnikiem, żeby zdobyć ten miecz, tam broń jego, ale ja wolę od razu iść do tego dziada. Bo jak widzicie jest wkurzający. Na wyższych stopniach wchodziłem tam do góry. Tam gdzie jest dzwon. O właśnie teraz widać. I stamtąd spokojnie chyba rozwalałem tego wielkoduda. Dobra. To wszystko. Tutaj weźmiemy sobie życie. Z dziadkiem nie gadam. I specjalny przedmiot leczący. Tutaj zawsze wychodzę jak nie zdara, wszystko rozwalając. Teraz będzie chyba noc. Widzę, dziwnie mi działa ten nagrywanie w OBS-ie. Nieraz 10% procesora używam, a teraz widzę 60 aż. Nie wiem. Jak gram w tę grę, to właściwie nawet nie widać zużycia, ale jak z tym OBS-em działam, no to już coś się tam dzieje. A, jak zwykle coś popieprzyłem. Na początku jeszcze miałem przypomnieć, teraz widzę listę o tych technikach nauki, czyli na szybko przypomnę. Było tak, jest 10 sposobów, żeby się nauczyć nowych ciosów. 1. Przez doświadczenie. 2. Przez wykończenie specyficznym ciosem. Najczęściej jest to trójkąt, przód trójkąt albo tył trójkąt. 3. Przez atak specyficznym ciosem, kiedy przeciwnik jest w powietrzu. 4. Przez atak specyficznym ciosem, kiedy przeciwnik leży na ziemi. 5. Kiedy mamy mniej niż 100 życia, to już pokazywałem. 6. Przez unik, tak zwane tutaj Mikiri skills, nie wiem jak to przetłumaczyć, umiejętności Mikiri. Przez ten idealny blok. 7. Przez odzyskanie równowagi po upadku na ziemię. To też próbowałem, to jest przez te recovery całe. Mamy 1 na 16 szans, żeby się nauczyć ciosu. 8. Przez te czołganie się, to też pokazywałem. 9. Przez... 9 to po prostu nieraz się nauczymy ciosu, ja automatycznie 2 z rzędu na przykład. Wystarczy po prostu, że który się nauczyliśmy, to dodatkowo dodają, no, ale to rzadko tak jest. I 10 przez niebieskie scrolle, ale one są znajdywane pod koniec gry, na chyba normalnym poziomie, albo na początku na najwyższym poziomie. Tak to wygląda. Właśnie dlatego też warto grać na wyższych poziomach, bo raz zdobywamy lepszą broń, a dwa zdobywamy lepsze przedmioty. Dobra, Suzu tutaj powie, że Dan poszedł do tego zamku okraść. Właściwie tylko powiedział, że go nie ma, tak? Będzie dużo walki i troszkę się obawiam, bo będę miał do pokonania 3 mocniejszych przeciwników, albo inaczej 3 niezwyczajnych przeciwników, czyli Dona, jeszcze takiego jednego wytetowowanego i głowę tej rodziny z najlepszym mieczem. Od razu to będzie pokażę, jak zdobyć najlepszy miecz, znaczy najlepszy, najmocniejszy, o. Ale ja wolę inny miecz. I teraz mógłbym przysiąc, że kiedyś, zresztą pokażę to, specjalnie pobiegnę. Widzicie, tu jest brama otwarta i pełno ciołków stoi, ale mógłbym przysiąc, że kiedyś pomijałem ich wszystkich i wchodziłem tymi tylnymi drzwiami. Wydaje mi się, że trzeba podsłuchać rozmowę, jak się wchodzi do tego zamku pierwszy raz, na przykład walczyć, i wtedy będą te drzwi otwarte. A że od razu pobiegłem walczyć, także mnie zamknięte i muszę się przedzierać przez wszystkich. Jestem ciekaw, czy jak odbiegnę do naszego punktu, czy z wszystkimi muszę... Nie, na pewno wszyscy przybiegną. Dobra, tutaj z nimi zawalczę. O kurde, prawie mi miecz pęknął. Dobra, muszę odejść. Wstawaj. Pieprze. Pieprze i dziadu. Jestem zdziwiony, jak szybko wzrósł poziom trudności. Co prawda dalej mało odbierają energii, ale już o wiele lepiej bronią się i atakują. W porównaniu do tych 100 pieśniaków, co zabiłem na początku. Ja! Grzybek, no nic, jemy. No i oczywiście minus 50, no jak żeby inaczej. Zasrany pech. No... Kurde, no nawet nie... A, trzymałem blok. O kurczę. Nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Jest fatalnie, nawet bym powiedział. Chyba... Co jeszcze tu jacyś są? Kurwa, mać, ja tu tylko wpadłem po ten... jedzonko. Oczywiście tak w bezsensownym miejscu. Pierdzielek. Może o mnie zapomni. Na pewno. Oczywiście, że nie zapomni. No. O! Jen! Gdzie on był? O, chyba w tych, tak. Dobra, to ja muszę wybrać odpowiednie opcje. W sumie na hardzie porozmawiajmy o szansie, może. Normalnie tak wyglądało, jakbym ja tak spojrzał na ten skan. Kurde, no. No nie mówcie, że muszę... Ja pierdzielę, ja będę wieki czekał, aż go zabiją. Jak go teraz zaatakuje? Nic. No nic, powiedzmy mu, żeby walczył. Ja wezmę skarb. Niech zginie. Tu się chyba nowi przeciwnicy pojawią. Tak. Bo nie ktoś mi wytłumaczy, dlaczego mnie atakuje. Gościu nawet sobie nie zdaje sprawy, jak przegiąłeś pałę. Nie, to na nic. Ja będę musiał go zostawić do pokonania najsilniejszemu gościowi, bo zwykłe pionki są beznadziejni. Nie wiem, czy w ogóle odebrali mu chociaż trochę życia. Normalnie to ja zawsze kazałem mu brać ten. Kurde. Brać skarb. Ja walczyłem, ale w ogóle nie grałem, zapomniałem. Jeszcze wrócili. Nie ma sensu. Bijcie go tam. No chyba w ogóle życia nie stracił. Nie, na tym poziomie nic z tego nie będzie. Zresztą niech on bierze to. To jest drugi ten specjalny przeciwnik. Właściwie to pierwszy, bo myślałem, że będę z Donem walczył, ale nie wyszło. On jest taki, no, wkurzający też jest, ale w porównaniu do tego, który mnie czeka, ja się go naprawdę boję nawet na najniższym poziomie trudności, także możecie sobie wyobrazić. Dobra, zostawię go przy życiu. Może wezmę sobie coś do jedzenia. Minus 150. No po prostu... Biednemu to i wiatr w oczy. Ile to już minut? 28, cholera. Dobra, i doszliśmy do tej walki. Fajny moment. Ale miałem szczęście, nie chciałem zablokować, tylko uciec. I akurat wyszedł mi super blok. Dobra, niech sobie walczą razem. O! To było widać, że coś odebrał. Ty, Don jeszcze wygra. Wygrał. Mi się wydaje. Aj, tyle mi wyszło z tego, kurde, mojego planu. Dalej. Mój go. O. No, dokończ. Jest. Dobra, świetnie. No idealnie. Plan, kurde, doskonały. Całe złoto dla mnie. Jest. I miecz od razu. Czyli w sumie grałem jeszcze według kodeksu całego. Wszystko honorowo i nie zabiłem Dona, tylko pozwoliłem mu się wykazać. No i patrzcie, mam dwa niezwykłe miecze teraz do podniesienia. Oczywiście podniosę obydwa. Tego muszę wyrzucić. I teraz... Kurde, jeszcze mogę rozpieprzyć. Nie wiem, czy mam biec do niej. Tak, jeszcze mówię, że jestem kluczem do uratowania wioski. Dobra, całe chyba złoto poszło dla mnie. Świetnie. Chociaż jeszcze nie widziałem tej okrągłej sumki, już nawet nie pamiętam, ile dostanę. Jest, 120. No. Konkretnie. Tu widzicie, tam 80, tu 120 i 200 jenów. Jedyne, na co można wydać, to na ulepszenie miecza, a na to nie jest aż tak drogie. 6 jenów atak albo defensywa, 2 jeny życie i losowa reszta, albo wytrzymałość. Dobra. Wiecie co, ja sobie wyjdę. W tym momencie zakończę, bo to już 33 minuta. Także dziękuję wam za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.